Okej, okay, tam mieliście nagrania. Akurat był, miałem rozmowę telefoniczną, ale troszeczkę wam ponagrywałem. A my co? A my jesteśmy w miejscu. My jesteśmy w miejscu, które mi się udało znaleźć. Jest to stara dzielnica. Stara dzielnica tutaj w Shenzhen, gdzie możecie zobaczyć również domy, które tutaj były jakby lata 70, może 70 to nie, ale 80, 90. Przejadę się z wami tutaj, natomiast poczekamy chyba do wieczora, zobaczymy, bo tutaj prawdopodobnie wieczorem to wygląda zupełnie inaczej, wygląda kolorowo, w neonach. Okej, okay, ale zanim zobaczycie ten odcinek, zobaczycie to miasto, zobaczycie, co dla was nagrałem, to proszę pamiętajcie, mamy miejsca na wycieczki, co prawda nie na wrzesień już poszedł. Mamy miejsca na październik i listopad i grudzień. Także zapraszam na wycieczki do Chin. Link do strony znajdziecie na dole w opisie filmu. Zapraszam serdecznie i idziecie ze mną zobaczyć to miejsce. Pozdrawiam. A ja korzystając z tego, że na Segwayku sobie jadę, to wam będę mógł co nieco pokazać. Także pooglądacie, zobaczcie, jak tutaj sobie ludzie żyją, co i jak. Także wracam i nagrywamy dalej. To są Chiny, które ja pamiętam. Chiny z moich pierwszych przyjazdów do Chin. To jest to, co ja właśnie tutaj pokochałem. To są te uliczki, nie uliczki, zakamarki, małe uliczki, ludzie, którzy się wszędzie kręcą. Nie było wtedy tych skuterków. Były jeszcze spalinówki, wtedy funkcjonowały spalinówki, także trochę tam tymi spalinami woniało. W tej chwili nic nie wonia. Powietrze ok. Same elektryczne, te wszystkie motorki to są elektryczne. O, tu jakiś targ mały. No nie wiem, czy tam będę wjeżdżał, czy tam będę patrzył, ale tak wam pokażę wam z daleka. A, tam mamy targ, taki markecik warzywny, niewarzywny, mięso i inne rzeczy. Tutaj panie też sprzedają. Możecie zakupić banany, zakupić owoce jakieś.
Oczywiście gold, złoto jest. Mam nadzieję, że to się wszystko fajnie nagra. To już znika, to już znika. Już takich miejsc nie ma, słuchajcie. One już naprawdę zanikają. W tej chwili wszystko jest jakby, tak jak widzicie tam w głębi, stawiane wieżowce w tych miejscach, no bo jednak tutaj mając taki jeden dom, który i tak jest pusty, na dole tylko funkcjonowało coś, albo będzie funkcjonować jakiś bar czy jakiś sklep, a niestety góra już pusta. Tutaj to, co też widzicie, to też puste u góry. Na dole tylko funkcjonują te sklepy, ale te sklepy się zamykają. Sklepy się zamykają, to zostaje już... Jeszcze w takich miejscach one funkcjonują. To są miejsca, gdzie jeszcze jest trochę ludzi. One funkcjonują. Natomiast normalnie już te miejsca, tak jak tu zobaczcie, one to już wszystko jest... To już wszystko się zamyka. W tej chwili wszystko, co się kupuje w internecie. Dlatego jak słyszę kogoś, kto mówi, że ach, oj, te Chiny, kurcze, padają, nie padają, bo się wszystko zamyka. Słuchajcie, no zamykają się te małe. No kiedyś wystarczyło na przeżycie dla takich ludzi, wystarczyło, nie wiem, 1500 zł miesięcznie. W tej chwili te 1500 zł, a tu uciekają z Chin, zobaczcie. 1500 zł, że zarobili i oni sobie tam żyli. Oni tam, tutaj mieli ten sklepik, w środku z tyłu mieli miejsce do spania i tak żyli. No, w tej chwili to wszystko idzie do przodu, idzie do góry. Koniec tych rzeczy. Tak jak widzicie fury, które tutaj stoją, no to już ludzie nie chcą tak żyć. Już się to wszystko zmienia. No ale to trzeba, o, tutaj też mamy, prawda, już puste. Ale fajnie wyglądają te budynki, zaraz wam pokażę. Musiałem przełączyć gimbala. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Kraty. A zaraz wam opowiem o kratach. Jeżeli już ci, co nie słyszeli, to wam opowiem o kratach. Słuchajcie, kraty to jest tak. Ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali, budowali się, oni przyjeżdżali ze wsi, oni przyjeżdżali z najgorszych zakątków Chin. I co? No, jak już tam zarobili na te kilka ciuchów, no to się bali. Natomiast gro tych krat to jest powiększenie ich powierzchni życiowej. To jest raz. Zobaczcie, tutaj tu na przykład krat nie ma. Ale tu, gdzie są balkony, to jest założenie po to są zakładane. Te balkony były, żeby tam powiesić pranie, powiesić jakieś rzeczy i również zabezpieczenie, jeżeli chodzi o dzieci. No niestety było dużo wypadków, że dzieci wychodziły, wyglądały przez okno i niestety kończyło się to nieprzyjemnie. Ja osobiście uwielbiam tego typu miejsca. One są dla mnie magiczne. Jak mówię o tym żonie, to ona się ze mnie śmieje. Ona mówi, Piotr, co ty gadasz, kurczę. Przecież to stare, tu ludzie już nie chcą być, chcą być w nowych. Ja mówię, tak, Helen, tak, ale wiesz, dla mnie to jest magia. Magią jest dla mnie to, że wyglądacie przez okno i widzicie drugiego sąsiada, możecie sobie nawet rękę podać. I to im nie przeszkadzało, a tu mamy Max City, już proszę bardzo. Wyjrzeliśmy tylko troszeczkę spoza tego miejsca. Skansenu, jak ja to nazywam, kung fu, dobra restauracja, chyba zaraz tu coś zjem, bo jestem głodny i tutaj przeczekam sobie do wieczora. A tu już poproszę, zobaczcie, Max City, nowe budynki, to dla tych, co tam, o, czekajcie, to tu są te budynki, tam coś potężnego również powstaje w głębi. Także to są ci upadli deweloperzy. Tu widzę jeszcze stacja benzynowa, proszę bardzo. Tu jakieś miejsce, gdzie się można spotkać wieczorem, pewnie będą siedzieć, będą śpiewać. Ja postaram się tu spędzić trochę czasu. Nie wiem, czy wszystko wrzucę wam na jeden film, ale jakby mi się udało nagrać wieczorny czas, to by było fajnie.
a widzicie to, co mówiłem o tych mieszkaniach, gdzie możecie sobie rękę podać, to to i tak jest jeszcze oddalone. No dobra, wbijamy się do środka. Tu jeszcze sklepiki. Tu jedzie jakiś wóz nagłośnieniowy z reklamą. Jakiś bank z cash maszyną. A my się wbijamy. Wbijamy się do środka znowuż. Mam nadzieję, że mnie słychać. Ja to się zawsze zastanawiałem, jak oni wytrzymują, jak sprzedają tego typu rzeczy. I cały czas ten mikrofon nadaje. Mamy go nagrane. O jest. Chlebowiec. Tam jakaś pizza. Placki. O, tu cała ulica, zobaczcie. Może się nią przejedziemy. Śmieciarz oczywiście, jeszcze się nie nauczyli nie śmiecić niektórzy żyjący w tych miejscach. Wbijamy się, słuchajcie, wbijamy się do środka. Wbijamy się do środka, chodźcie ze mną, bo to będzie przejazd. Widzicie, to już wszystko pozamykane. Ale my się wbijamy tam, gdzie największy tłok będzie. Która to godzina? Jest godzina coś około 18. Hello, ni hao. A! Boże lałaj, ni lałaj! Wo zhongguo ren. Boże Xinjiana. Okej, bye bye. Tak, słuchajcie, jestem tutaj uważany za... Jestem tutaj, chłopaki, dzieciaki krzyczą, że lałaj, obcokrajowiec. Ja mówię, że nie obcokrajowiec. Mówię, ty jesteś obcokrajowiec, ja jestem Chińczyk. A oni do mnie mówią, a to ty jesteś Xinjian. Ja mówię, że nie Xinjian. Tak, także mnie tutaj odbierają jako, wiecie, Ujgur, ta prześladowana mniejszość, nie? Dziewczyny, kurczę, poczekajcie. Dziewczyny tam paznokcie malują, paznokcie robią. To wy się będziecie na mnie gapić, wy się nie gapcie na mnie, my tutaj... Ja wam tu muszę parę rzeczy popokazywać, a nie tam, że będziecie się na mnie gapić. Tu jakiś, nie wiem, krawiec, czy nie krawiec. Ciuszki, proszę bardzo. Wyjeżdżamy na jakiś deptak. No, główna ulica tu trochę, taka główniejsza, lepiej wygląda. Proszę bardzo, cena 45, 40, 49 do 59 RMB. Tu macie za 100 RMB 3 sztuki. Tutaj dla dzieciaków, piżamki, nie piżamki, też za 39 RMB. Też za 39 RMB sztuka lub za 100 RMB 3 sztuki. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy ciekawego tutaj. Spędzicie ze mną trochę czasu, a ja się bardzo cieszę, że ja tu jestem. Bo ja lubię takie miejsce. Uwielbiam. Jakieś street foody, nie street foody. Jedziemy zobaczyć. Ci, co nie widzieli. To nie jest kłótnia, to jest reklama. Pan sprzedaje herbatę. Aż się tak mocno nie kłócą, to jest street food. Możecie sobie kupić, co tam wam się podoba. Jak będziecie mieli na coś ochotę. Nie wiem, czy nie powinienem inaczej kamery mieć. Owoce. Różne fajne rzeczy. Zmierzch się zaczyna, ja jeżdżę w ciemnych okularach, ale to specjalnie jeżdżę w ciemnych okularach, bo nie mam wtedy kontaktu wzrokowego z nimi. Jak nie mam kontaktu wzrokowego z nimi, to jestem bardziej anonimowy dla nich. Chyba kupię dla mojej córy może
syrenkę. Zobaczymy. Michał, co gadosza cię? Chyba. To jest o ile na. Słuchajcie, 18 RMB, 9 zł, kupiłem dla Ani 3 sztuki i kupiłem jednego takiego kotka, którego kotka, nie wiem, który będzie ładny. Wezmę dla niej różowego. Zakupy zrobione. Ale będzie radocha. Ania będzie miała radochę. A my jedziemy dalej. To trąbienie to jest na zasadzie uwaga, jadę, albo zrób mi miejsce, albo coś w tym stylu. Tak, żebyście się nie denerwowali. Ile tu mają różnych fajnych rzeczy. A ja se zaraz usiądę z tym i będę to sprzedawał. Sprzedam to po 50. Dobra, żarty żartami. Pokrowce na telefony. Street foody. Ale zobaczcie, kurczę, taki Segway to dobra rzecz, nie? Przejadę się z wami w krótkim czasie przez wiele, wiele miejsc. Mam nadzieję, że bateria wystarczy, że baterii mi zgra, jedzie, leci, o i z pieskiem zasuwa. Ja to zawsze się śmieję do żony, mówię, zobacz, jedzie ze śniadaniem. Kłaj, 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 da. Ten głos, ten hałas, ten... Tutaj proszę, jak pan ma ładne przygotowane. Michał, proszę bardzo, ładne. I zupka gotowa. Lekko był niezadowolony. Może nie miał klientów dzisiaj. Arbuza może byście chcieli. O, jeszcze tańsze. Krótkie spodenki. Po 39. Jedziemy. Tutaj pani częstuje. Możecie spróbować i do cukierni zasuwać. Mamy już prawie 19 minut filmu, a zobaczcie, jesteśmy dopiero przy tym pliku, a jeszcze ile tych plików jest, także aby wam nie ucinać wszystkiego, myślę, że podzielimy to jednak na dwa odcinki. No co, nie fajne? Fajne, bo kurczę, słuchajcie, posprzątane. Widzę, że tu furki stoją porządne. Posprzątane jest. Grają w Babingtona na dwie paletki. Zaraz pogramy, czekaj. Ach, Iga. Iga. Go. Pogramy trochę. Zobaczymy, kto wygra. Wow! Tak,
Kurde, nie mam okularów. Opa! O, a. Ła. I trochę. Ła. I trochę sportu chińskiego. Chcesz trochę poszaleć, to poszalejemy. Mnie zmachał. Trochę mnie zmachał, słuchajcie. Dobra, przeskakujemy na drugą. Zobaczcie. Takie podwórka. Zawsze na podwórku takim były drzewa. I tutaj się zbierali. Powinien być miejsce takie do siedzenia. Jest, widzicie? Drzewo jest obłożone. Tam sobie siadają wieczorkami i gadali. Tam jest parę nawet takich miejsc. Tylko zastawione samochodami. O, ale tu teraz widzicie. Widzicie? Jest gdzie usiąść, jest stół. Można sobie posiedzieć i wieczorem sobie siedzieli. I co? Hello, ni hao. I sobie siedzieli, siedzą sobie. I co? Hello. Dzieci lubią hello, hello. Ok. Tak to wygląda. Różnica jaka jest między tym, co pamiętam z dawnych lat. No to po pierwsze samochody, tak, bo jest już dużo samochodów. Po drugie czysto, bardzo czysto. Mało już się robi na zewnątrz. Zawsze to się przed domami robiło, tak jak tutaj pani pierze, prawda? Wylewa wszystko do kanału, tam myje jakieś warzywa. Czyli zawsze to było tak... Robiło się wszystko na zewnątrz. Teraz już tego nie ma. Co? Klimatyzatory pozakładane. Tu jakiś tył restauracji chyba, albo co? Woda, no oczywiście. Także to jest ta różnica. To jest ta różnica, że tak jak widzicie, jest czysto. Jest czysto. Oczywiście oni śmiecą non-stop. Na bieżąco, ale... Ale i na bieżąco jest sprzątane. Bye bye, zajdzień. Zajdzień. Pograłem trochę. Tak. Zmienia się to wszystko, strasznie się zmienia. Dobrze, punkt orientacyjny jest, ta wieża. Koło niej przejeżdżałem. I myślę, że wieczorem tu będzie bardzo ładnie. A, tu wam coś pokażę. To już chyba gros was wie. To są kwiaty na otwarcie. Jak jest otwarcie, to są tak kwiaty poustawiane. Jest prawdopodobnie nowa restauracja. I na pewno jest taniej. Jak widzicie coś takiego, to na pewno będziecie mieli duży upust cenowy. Tak wygląda kwiaciarnia. Kwiaty doniczkowe od gromad, a w środku są w lodówce, w takiej ladzie chłodniczej są kwiaty cięte. Tędy żeśmy jechali, musimy poczekać, bo tutaj jakieś duże auto nam się... Co to jest? Tank. To jest tank. To jest chiński Wrangler. Nie ha. No, ludzie mili, odpowiadają, śmieją się. Także naprawdę, naprawdę... Słuchajcie, będzie fajnie, bo będziemy sobie... Usiądziemy gdzieś. Kasia będzie... Z Kasią oczywiście pogadamy. Z Chińczykami pogadamy. Będzie wesoło. A Kasia to jak zacznie z nimi gadać na wesoło, to zobaczycie, będzie kurczę rewelacja. Rewelacja. Także śledźcie nasz kanał, bardzo proszę, bo od 2 września wyjazd i postaramy się jak najczęściej wrzucać filmy z wyjazdu. A muszę wam jeszcze pokazać, bo to są pojazdy elektryczne, wszystkie do sprzątania ulicy.
tak to wygląda. Tutaj do mycia ulic, to jest do mycia, to jest do sprzątania. Następne maszyny do mycia. Tak to wygląda. Tam w głębi, nie wiem czy widzicie takie konstrukcje betonowe. Te konstrukcje betonowe są wystawione specjalnie nad, w ogóle nad budynkiem. One są wystawione po to, że jak deweloper będzie wykupywał to miejsce, no to musi zapłacić za ilość metrów kwadratowych. I wtedy to będzie wliczone w te metry kwadratowe. Dobra, już odłożyłem zabawki, jedziemy w nasze miejsce. Budują jakąś kładkę, jakąś widokową kładkę prawdopodobnie. Tu też na brzeże, tam się dzieciaki kąpią. Tak, tu budują taką, żeby można było sobie wieczorami spędzać miejsce przy rzece. Zobaczmy jak to wygląda z drugiej strony, tylko muszę uważać, żeby mnie ktoś nie rozjechał. Tam budują coś, nie wiem co, diabli wiedzą. Tak, i tutaj też, zobaczcie. Czyli robią taki deptak, duży deptak nad wodą. Pięknie, pięknie, będzie ładnie. A to tutaj widzę, że takie wieże to są, jest ich kilka, bo to jest jedna, a tam jako punkt orientacyjny była druga. Ale tak jak się przyjrzycie, wszędzie budują. Tam też kiedyś było takie miasteczko, już niestety nie ma. Pokażę wam troszkę z góry, jak to wygląda. To tutaj te wszystkie zabudowania. Zaraz najedziemy na miejsce, gdzie tutaj już się wyłania u góry w prawym rogu. Tam też było takie miasteczko, już zostało zlikwidowane i już powstają nowe budynki. Tak to tutaj w Chinach wygląda. Gdzie tylko znajdą miejsce, a najlepiej, żeby to miejsce było jeszcze z jakąś infrastrukturą, tak? No bo tu już mają i elektrykę, mają i sieć wodno-kanalizacyjną, mają wszystko, także mogą jakby robić. Słuchajcie, te miejsca tutaj, które widzicie, one za niedługo znikną, tego niedługo nie będzie. Tu widzicie stary, taki tam w głębi teraz, to stare miasteczko, ono na pewno zostanie. Tamto na pewno pozostanie, ponieważ to jest stare, to jest dokładnie, chyba jak byłem tam w tym muzeum od 70 któregoś roku, jeszcze wcześniej, to jest to starsze, taka starsza dzielnica, może nie 73, przepraszam, to jest kawałek miasteczka portowego, z tego co się później dowiedziałem. Tutaj było miasteczko portowe przy rzece, ale to się dowiedziałem później. Zobaczcie, jak ładnie. A, widzicie, jest więcej tych wież. Musiałbym więcej poczytać o tym. Sorry, nie znam wszystkich informacji. Tu już się zaczynają ludzie zbierać na wieczorne posiedzenie, na wieczorne spotkania pod drzewami.
Zaraz zobaczymy. Tu będziemy mieli informacje. Zobaczcie, jak to wyglądało. Czyli oni tu mieli port. A tu są takie przejażdżki. Czyli mają przejażdżki. Zobaczcie, są przejażdżki, można się tutaj ładnie przejechać. To jest cała ta... O kurczę. Ale tam ładnie. Tu się można przejechać. Fajnie. Fajnie to wygląda. Tu jest coś pode mną, pod szybami. Jak mnie nie pogonią, to przejadę się, a jak mnie pogonią, to mnie pogonią. Dobra, zaparkowałem wariata i się przejdę. Chciałbym wiedzieć, co tutaj jest. Mamy jakieś muzeum? Dobra, to już wiem, co to jest. Początki Shenzhen. 73 rok. Do 2023. W starych takich miejscach. O, tam można do góry wejść. Dobra, nie będziemy wchodzić, no. Tu widzę, widzicie, powstają nowe, wyburzają te stare mury, wstawiają witrynę. No ale co to za mury? Zobaczcie, co to za mury? To nie są mury, to jest glina. Już tu nie ma w ogóle cegieł. Zwróćcie uwagę. Tu nie ma cegieł. Pokazać, tu się nigdzie nic nie boi człowiek. Żaby. Ładne żaby. No, można usiąść. Podoba mi się to.